Politechnika Białostocka na mocy porozumienia z MUS-em Wojska Białymstoku podjęła się kolejnego wyzwania. Tym razem będziemy odnawiać sowiecki pojazd bojowy FAJ. Drodzy Państwo, widzicie tutaj egzemplarz samochodu sowieckiego pancernego. Konstrukcja stara, lata 20. W latach 30. jeszcze używany przez Armię Czerwoną. I ten pojazd wjechał do Polski 17 września 1939 roku, jak nastąpiła ta agresja sowiecka na Polskę. No i tutaj został zniszczony, nie wiemy w jakich okolicznościach. I chcemy, żeby pracownicy Politechniki przywrócili do takiego stanu, w jakim został znaleziony. Pojazd będzie doprowadzany do pierwotnej swojej wersji, czyli tak jak on był zbudowany, ponieważ po wojnie część elementów została do niego dorobiona. Nie są to oryginalne elementy. Tutaj prezentuję oryginalny element z tego pojazdu, który będzie również odnowiony i zamontowany na pojeździe. Jest to wyjątkowy pojazd, ponieważ ich wyprodukowano około 600 sztuk tylko. Do dzisiejszych czasów przetrwało około 3-4 egzemplarzy tylko, także bardzo wyjątkowy pojazd. To jest też dla nas nowe wyzwanie. Po samolocie, który niedawno odrestaurowaliśmy, nabraliśmy doświadczenia. Jesteśmy pełni optymizmu i mam nadzieję, że w przypadku tej konstrukcji równie sprawnie pójdzie nam proces odświeżenia pojazdu, który będzie eksponowany na terenie Parku Militarnego w Muzeum Wojska Białymstoku.